Witam Państwa pięknie. Z tej strony Arkadiusz Wódkowski. Będę miał przyjemność być gospodarzem panelu. Zaprosiliśmy dzisiaj trójkę gości, ekspertów. Nasz temat naszego... No, witam Państwa pięknie. Dzisiaj jesteśmy połączeni zdalnie, tak jakbyśmy mieli prawdziwe studio telewizyjne. Bardzo się cieszę, że jesteście, że znaleźliście czas. Mamy dzisiaj wśród naszych gości Konratę Jarocką z firmy Mintel, mamy panią Barbarę Kowalską z Carrefoura i mamy Konrada Wasławika z firmy Nielsen. Także sądząc po składzie, ja nazywam się Arkadiusz Wódkowski, jestem z firmy ABM i prowadzę również badania marketingowe i analizy, co oznacza, że dzisiaj mamy osoby, które tak naprawdę słuchają prawdopodobnie na co dzień głównie klientów, wsłuchują się w ich głos i chciałbym, żebyśmy dzisiaj głównie na naszym panelu, w trakcie naszego panelu o tym spróbowali sobie poopowiadać. Wiemy, że Europejski Zielony Ład to jest temat przewodni całej konferencji, a nasz panel będzie dotyczył, ma dotyczyć głównie konsumenta i shoppera i chciałbym, żebyśmy my dzisiaj trochę włożyli takie konsumenckie okulary i z tej perspektywy konsumenta i oczywiście shoppera, czyli ludzi dokonujących zakupy, spróbowali się nad tym wszystkim zastanowić. Pierwsza sprawa, oczywiście no, cała konferencja jest o tym, że będziemy się dopasowywać, dostosowywać. Pytanie jest takie, pytanie pierwsze do uczestników panelu, na ile ten nasz konsument już jest gotowy na owo dopasowanie się do tego Zielonego Ładu, na ile można powiedzieć, że ta strategia, która jest wyznaczona w Zielonym Ładzie, jest zgodna też z tym jego przygotowaniem i no, można by było powiedzieć takimi też oczekiwaniami tychże konsumentów. Zachęcam i zapraszam do dyskusji naszych gości. Kolejność na początku jest dowolna. Kto się czuje na siłach jako pierwszy zabrać głos, zapraszam serdecznie. Więc jeżeli można. Bardzo witam wszystkich Państwa serdecznie. Dziękuję też za to zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie, tym bardziej, że sama tematyka, jeżeli chodzi o ideę Zielonego Ładu i Farm to Fork, jest bardzo bliska strategii Carrefour, ogólnie grupa i Carrefour w Polsce. Jesteśmy firmą, dla której te tematy są niesłychanie bliskie, tym bardziej, że jesteśmy takim łącznikiem troszeczkę, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku, wśród świata produkcji, wśród decyzji takich rządowych, polityką rządową, kierunkami rządowymi, a klientami. Także wielka dystrybucja to też sprzedaż produktów i kontakt z konsumentami. Obserwujemy i reagujemy na zmieniające się nawyki konsumentów i mamy w tej chwili wrażenie, że wszystko, co jest związane z tym, co się dzieje w ramach Zielonego Ładu, jest niesłychanie istotne i konsumenci zmienia się wrażliwość konsumentów i kwestia ukierunkowania i nadania tego celu, kierunku, jeżeli chodzi o wszystkie elementy zawarte w strategii Zielonego Ładu, myślę, że jak najbardziej styka się z tym, w jakim kierunku zmieniają się wrażliwości i nawyki zakupowe naszych klientów. Ja przyznam, także myślę, że kwestia chociażby zdrowego odżywiania i wszystkiego, co jest związane ze zdrowiem. Aktualnie wiemy, że według badań Instytutu, który robi badania rynku i opinii społecznej, produkty ekologiczne są uznawane jako produkty zdrowe. Obserwujemy, widzimy, że to, co się dzieje na rynku dzisiaj, jeżeli chodzi o popyt na produkty ekologiczne, zmienia się bardzo. Także mamy coraz więcej konsumentów, którzy sięgają po produkty ekologiczne, wiedząc o tym, że to są produkty zdrowe. Farm to Fork mówi dużo o tej ekologiczności. Teraz tak, przytoczone badania pokazały nam, że rzeczywiście 70% Polaków ma pewną świadomość istnienia tego typu problemu, jak zrównoważony rozwój, jak zdrowa żywność krąży wokół tych tematów, ale to jak przeglądałem wyniki badań bardzo szczegółowo, tylko 17% z nas, Polaków, tak naprawdę zaczyna jakiekolwiek strategie w tym zakresie prowadzić w swoim osobistym życiu. Znaczy, że no, tak naprawdę jesteśmy trochę na początku drogi.
Ja chciałbym was zapytać tutaj, na ile te tematy środowiskowe czujecie, że dzisiaj są już naprawdę, nie są tylko sferą deklaracji, tylko stały się, powoli stają się efektem, czynami tych zachowań rynkowych. Tutaj może do pani honoraty się zwrócę, na ile czuje pani te tematy, te kwestie środowiskowe rzeczywiście są istotne dla konsumenta. Na początku się przedstawi. Dzień dobry i bardzo też dziękuję za możliwość bycia częścią panelu. Ja myślę, że rzeczywiście jest to ciekawy zakres tematyczny, ponieważ chcielibyśmy, żeby konsumenci rzeczywiście już wdrażali tą zmianę świadomościową, która zachodzi w ich głowie, żeby się przekładała na czyny. To, co myślę, że jest ciekawe, oczywiście pandemia troszeczkę zatrząsnęła naszymi priorytetami. I myślę, że tutaj to jest dobry punkt wyjścia, ponieważ gdy badaliśmy postawy konsumenckie w momencie wybuchu pandemii, konsumenci deklarowali, że ich własne zdrowie jest ważniejsze niż zdrowie planety. Co oczywiście jest naturalną reakcją, to była sytuacja, cały początek był bardzo nieprzewidywalny, bardzo mocno naznaczony stresem, a w związku z tym nic dziwnego, że konsumenci na pierwszym miejscu stawiali swoje własne zdrowie. Myśląc natomiast o przyszłości, też o tej takiej postpandemicznej rzeczywistości, na pewno te tematy środowiskowe, one będą wybrzmiewały jeszcze mocniej. Od tego tematu nie możemy uciec i idealną kombinacją dla konsumenta byłoby to, żeby dany produkt oferował właśnie benefity prozdrowotne dla niego samego, ale też żeby ta uogólniona zieloność była dobra dla środowiska. Ale to, co jest ważne, to co jeszcze mogę dodać, badając postawy non-userów, czyli osób, które nie kupują produktów, które są spójne z ideą zrównoważonego rozwoju, czy też produktów etycznych, takich jak produkty neutralne klimatycznie, czy produkty organiczne, Polacy wskazują trzy główne powody. Przede wszystkim zbyt wysoka cena, to jest 37% odpowiedzi twierdzących. Później mówią o tym, że nie do końca rozumieją, co stoi za daną etykietą, za daną obietnicą środowiskową. I trzeci atrybut, nie są one zbyt powszechnie dostępne. Czyli to, co jeszcze nas czeka, to działania w zakresie ceny, przystępnej ceny, działania w zakresie edukacji i tej przystępności, czyli dostępności w sklepach. Czyli ciągle wraca dystrybucja numeryczna, wraca cena jako te główne motywatory. Zwróćcie uwagę, że to się tak naprawdę od lat nie zmienia. Bardzo ciekawe jest to, że z jednej strony uznaliśmy, że zaczęliśmy patrzeć na siebie, tak trochę partykularnie, ja i moje zdrowie, ale paradoksalnie dla komunikacji, o której pani honorata mówi, że jej trochę brakuje, ludzie trochę są nieświadomi, to zdrowie może być takim punktem zaczepienia, bo jeśli my uwierzymy w to, że faktycznie robimy to dla własnego zdrowia, niechaj to będzie partykularne, nasze konsumenckie, bardzo osobiste, to być może to spowoduje tę zmianę zachowań. Ja w ogóle mam wrażenie, że to, o czym wszystkim rozmawiamy, to jest kwestia pewnej jakiejś nowej, być może nawet umowy społecznej między producentem, dystrybutorem, a konsumentem, bo jeśli te trzy strony nie powiedzą tak, jeśli któraś się wyłamie w jakiś sposób, na przykład będzie chciała, nie wiem, za dużo zysków, to oczywiście na innym panelu o tym będę mówić. My się trzymamy tego naszego konsumenta. Nasz konsument, my chcielibyśmy, żeby on w to uwierzył, tak, żeby on się przekonał. Czyli on musi mieć jakieś takie wewnętrzne argumenty. Co to może być? Mamy pana Konrada, który widzę, że się rwie do głosu. Zapraszam serdecznie. Czy rzeczywiście, panie Konradzie, czy pana zdaniem ta konsumencka świadomość faktycznie rośnie? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Faktycznie możemy powiedzieć, że myślę, że najbardziej przemawiającym argumentem jest taka potrzeba zapewnienia sobie benefitu, który jest bezpośrednio korespondujący z moim ja, czyli dbanie o zdrowie, dbanie o portfel. I to tutaj mam kilka takich przykładów, jak na przykład redukcję mięsa w swojej diecie. Jak powiem, mówimy o tym, ilu mamy konsumentów wege w tym momencie, no to jest ich niewiele, ale jak popatrzymy, ile osób zredukowało mięso, to już jest blisko 40% i głównym motywem do tego jest dbanie o własne zdrowie. Z drugiej strony. Słowo roku można by powiedzieć fleksitarianizm, prawda? Mamy wyniki. Fleksitarianizm jak najbardziej. Dzisiaj milion osób w Polsce zdecydowanie podpisało się odpowiedzią: nie jem już mięsa, ale kolejne dwa mówi: myślę o tym, jestem świadomy, zastanawiam się, być może wejdę na tę ścieżkę. Mówimy o 3 milionach konsumentów, którzy są już bliscy tej idei. Przepraszam najmocniej, ale lubię czasem dane liczbowe potwierdzające pewną tezę. Bardzo dziękuję. Panie Konradzie, proszę kontynuować.
Z drugiej strony, drugi przykład, który jest też bardzo ciekawy, to jest redukcja wielokrotnego użytku, znaczy jednokrotnego plastikowych torebek. No, jeśli popatrzymy na wyniki ministerstw, które komunikuje Ministerstwo Środowiska, to przed wprowadzeniem regulacji, które wprowadzały dodatkową cenę, które wprowadzają dodatkową cenę za foliówki tak zwane, mieliśmy zużycie 900 foliówek rocznie na głowę, czyli na przeciętnego Polaka. W tym momencie mamy 9, więc to jest naprawdę zmniejszenie się dość znaczne, głównie spowodowane tym, że po prostu musimy dołożyć pieniądze do tego produktu. Więc to jest drugi mechanizm, który może bezpośrednio wpływać na to, że konsument, mimo że jest świadomy, no wiadomo, zmiany klimatyczne, klimat to jest dobro wspólne, więc ciężko jest inwestować swoje pieniądze po prostu w dobro wspólne. A jeśli mamy takie benefity jak zdrowie, jak dodatkowa cena, coś, co możemy oszczędzić, uniknąć, no to jest na pewno zdecydowanie łatwiej nam podejmować decyzje proklimatyczne. Ja tutaj pozwalam sobie takie krótkie notatki robić, właściwie takie hasła, które będę chciał przedstawić później, jak się spotkamy z prowadzącymi pozostałe panele i z tej wypowiedzi pana Konrada wyciągnąłem taki wniosek, że z jednej strony trzeba, to była kontynuacja jakiejś tam myśli, że trzeba dbać o tego konsumenta, namawiać go, zapraszać, prosić i, że tak powiem, można być po dobroci, ale z drugiej strony nie zaszkodzi, żeby regulator wprowadzał pewne obostrzenia. Oczywiście nie, żeby to nie były jakieś kary nadmierne dla konsumenta, ale tego typu sugestia z całą pewnością nie zaszkodzi. I zanim wejdziemy w drugą rundę, a może właśnie ją tak trochę odwrócimy, jak w Lidze Mistrzów, pana Konrada jeszcze raz dopytam, bo wywołał wątek zdrowej żywności, wywołał wątek mięsa, nie mięsa. Zapytam wprost, czy czuje pan pewne zagrożenie, że to zaczyna być konkurent i realny konkurent dla rynku nie mięsa, czy oba te rynki ciągle będą się, przynajmniej w Polsce, równolegle rozwijały? Czy to na dzisiaj mówimy o poważnym finansowym konkurencie z pana perspektywy, z pana analiz badań? Jasne. Na pewno różni się to bardzo pomiędzy kategoriami. Mamy kategorie już nieco bardziej dojrzałe, jeśli myślimy sobie o ten segment niemięsny, czy może niezwierzęcy, jak na przykład mleko, które jest już ten segment mleka niezwierzęcego stanowi około 8% całej kategorii mleka, więc to już jest naprawdę dość istotny rynek. Jeśli mielibyśmy powiedzieć, no na pewno w najbliższych latach te rynki będą się rozwijać równolegle, to nie jest zagrożeniem rynek niewege dla rynku wege. Na pewno pozytywne mamy takie rosnącą świadomość, wręcz wyzbycie się takiego wstydu konsumenckiego przed kupowaniem produktów wegetariańskich, które myślę, że kilka lat temu jeszcze mieliśmy, kilka lat temu. Jak popatrzymy sobie w tym momencie na to, co konsumujemy podczas grilla, no to pojawiają się burgery wegetariańskie obok kiełbasy tradycyjnej i to nikogo nie dziwi, więc te rynki na pewno będą się rozwijać równolegle i też możemy poobserwować producentów, którzy dotychczas obecni w tym bardziej tradycyjnym rynku, czyli albo mięsnym, albo zwierzęcym, inwestują duże pieniądze i wprowadzają produkty właśnie z tego segmentu niezwierzęcego, co potwierdza na fakt, że na pewno te dwie gałęzie będą mogły się rozwijać równolegle. Natomiast jak myślimy o perspektywie takiego roku 2050, no to wiadomo, że ten rynek warzywny, wege, można powiedzieć, będzie musiał siłą rzeczy się zwiększyć. Rozbudować, no i pewnie jest. Będzie to w tej perspektywie kosztem tego rynku tradycyjnego, jaki jest obecnie, czyli bardziej zwierzęcy. Bardzo dziękuję. Prawdopodobnie ta rosnąca kategoria nie od zwierzęca nie miałaby swojej szansy, gdyby nie jednak mimo wszystko decyzja dystrybutorów, tak? Bo to musi być bardzo sprzężone. Ja króciutko wspomnę, jak pierwsze badanie swoje w życiu robiłem jako taki prosty badacz terenowy, to było zlecenie Nielsena 30 lat temu, oni z linijką w ręku kazali mi mierzyć, ile centymetrów zajmuje produkt. I na tej podstawie podejmowano wnioski, jaki jest udział w rynku danego produktu. Wydawało mi się to jako młodemu studentowi dosyć zabawne, ale robiłem. Okazywało się, że bardzo mały ten błąd tutaj występuje. I teraz
inspirując się tą kwestią, ja wchodzę do dowolnego, w tej chwili dowolnego sklepu i widzę, że ta półka po prostu urosła. To już nie jest 30 cm, to nie jest 50 cm, to jest bardzo konkretne kilka metrów, kilkanaście czasami towarów. Tutaj do pani Barbary bym się zwrócił, czy to jest tak, czy czuliście taki impuls konsumenta, czy czuliście, że może warto wyprzedzić jego oczekiwania? Bo ja cały czas mam wrażenie, że jedni bez drugich sobie nie poradzą. Jak to wygląda z perspektywy dystrybutora, jeśli można? Więc jeżeli chodzi o kwestie związane z tym asortymentem wegetarianizm, w naszych sklepach zawsze słuchamy klienta. Także staramy się odpowiedzieć na oczekiwania naszego klienta i dostosować naszą ofertę, nasz asortyment do tego, czego oczekuje klient. I tak się działo też w przypadku zapytania rynku na temat produktów wegańskich, wegetariańskich. Faktycznie na dzień dzisiejszy jest to rynek może jeszcze mały udziałowo, ale rozwijający się niesamowicie. Także na dzień dzisiejszy na naszych półkach w asortymencie posiadamy już około 500 referencji dedykowanych specjalnie właśnie do tego typu oczekiwań konsumenckich. Czyli co przysłowiowe SKU to jest 500 różnych sztuk, rozumiem, 500 różnych sztuk. Dzisiaj konsument wchodzący rzeczywiście, no można powiedzieć, że to jest jedna z tych dynamicznie rozwijających się kategorii. Jeśli mogę teraz dodać. Proszę bardzo. Jest to kategoria, która bardzo rośnie w swoim. Panie Konradzie, proszę. Tak, z naszych badań również wynika, bo ewoluujemy w sukces wprowadzanych innowacji na polski rynek i widzimy, że z roku na rok rośnie ilość nowych produktów, które odnoszą sukces, które komunikują się poprzez tak zwaną świadomą konsumpcję, czyli mają właśnie cechy bycia plant-based, opakowania, które jest recyklowane. 4 lata temu to było nieco poniżej 25% tych najlepszych innowacji. W tym momencie to jest zdecydowanie powyżej 50%, więc to pokazuje też, że te nowe produkty, które producenci czy detaliści wprowadzają na rynek, zdecydowanie częściej mają takie cechy produktów będących w trendzie świadomej konsumpcji, co jest na pewno dobre. Słuchaj, bardzo dziękuję za te wypowiedzi, bardzo mi się podobają, są spójne, bo ja cały czas mam w głowie, że za chwilę się pojawię na sali plenarnej i będę spróbował to opowiedzieć słuchaczom, którzy nie mieli możliwości wysłuchania was w czasie tego naszego panelu. Spróbujmy chwilkę uporządkować. Rozmawiamy dzisiaj cały czas o różnych podmiotach tego rynku. Dla nas oczywiście kluczowym podmiotem jest konsument, ale pojawiła się taka figura jak ustawodawca, regulator, czy też rządy różnych krajów. Mamy producentów i mamy dystrybutorów. Mam do was pytanie, tutaj może tym razem idąc tym ciągiem skieruję je do pani Honoraty. Pani Honorato, czy kto tak naprawdę powinien wziąć na siebie ten rodzaj takiego odpowiedzialności za no być może sukces tego Zielonego Ładu. Czy to rzeczywiście my moglibyśmy to przekazać w ręce konsumentów, którzy by tak nacisnęli na pozostałe podmioty, czy jednak trzeba by, żeby regulator się tym poważniej zajął, czyli rządy poszczególnych krajów, a może to jest trochę tak, że trzeba by taką operację wojskową z wody, lądu i powietrza przeprowadzić, bo po prostu to się inaczej nie uda. Jak z pani perspektywy to wygląda? Czy rzeczywiście konsument mógłby na siebie to obciążenie wziąć i czy go bierze tak naprawdę w tej chwili? Oczywiście wszyscy jesteśmy naczyniami połączonymi i długofalowy sukces zależy od tego pójścia za rękę. Na pewno też patrząc na nasze dane konsumenckie jest duże zaufanie do organizacji rządowych. Na przykład polscy konsumenci deklarują, że ufają organizacjom rządowym w ramach zapewnienia, że gracze na rynku spożywczym działają w sposób etyczny. I o tym mówi 47% konsumentów myśląc o odpowiedziach na tak. Odpowiedzi na nie to jest 35%, reszta to jest nie wiem. I podobnie zaufanie do sieci handlowych. Konsumenci ufają, że sieci handlowe również będą odpowiadały za to, że dostawcy będą działali etycznie i podobny rozkład odpowiedzi twierdzących, 52% na tak, 28% nie i reszta nie wiem.
To ja na chwilkę sobie pozwolę wejść w słowo jeszcze, żeby już zasypać naszych widzów cyframi. Zapytano w badaniu, zresztą cytowanym tu bardzo często, wszyscy je pewnie znamy albo przynajmniej słyszeliśmy, Price Waterhouse, czyli obecnie PwC, powiedziało, zapytali konsumentów, kto powinien być odpowiedzialny przede wszystkim. I tu wyszło, co ciekawe, dla mnie trochę zaskoczenie, że to rząd powinien być odpowiedzialny w dużej części, aż 32% się przede wszystkim rząd. No to pytanie jedno odpowiedziowe. Konsument sam siebie postrzegał w tej roli w 20%, czyli chciałby, konsumenci powiedzieli tak, to my moglibyśmy wziąć odpowiedzialność. Producent 15% i co ciekawe, ja nie wiem jak to się stało, ale na tej liście ja nie znalazłem dystrybutorów, a w moim mniemaniu trochę konfitury są u nich w szafie, tylko nie wszyscy sobie chyba zdają z tego sprawę. My na tej sali pewnie tak, ale czy ludzie sobie zdają sprawę, czy inne podmioty sobie zdają z tego sprawę? Pani Rato, jeszcze końcówka komentarza i za chwilę... Tak, jeszcze chciałabym dodać o konsumencie, że być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tej siły czy możliwości, jaką ma, żeby dokonywać zmian na lepsze, ale nasze informacje konsumenckie pokazują, że 73% respondentów w Polsce mówi, że ich decyzje przy półce Food and Drink mają znaczenie i robią różnicę. I to jest super. I to widzimy też nawiązując do tego trendu roślinnego, o którym wspominali poprzedni rozmówcy, że rzeczywiście ten trend teraz nabiera takich barw umasowienia. I rzeczywiście to już nie jest mała nisza tylko 100% wegan czy wegetarian, ale to są już konsumenci też wszystko jedzący czy fleksitarianie. I to jest bardzo świetny kierunek, ponieważ pokazuje, że grupa ludzi, do których mówimy tą roślinnością, językiem roślinnym, bardzo mocno się rozrasta. Ale też to generuje nowe podejście i wyzwania, ponieważ oni niosą nowe potrzeby. Te produkty nie wystarczy, że są roślinne, muszą być przystępne cenowo, muszą być bogate odżywczo, muszą mieć proste receptury, ale też ta komunikacja musi być po prostu bardziej inkluzywna. I analizując nowości produktowe w naszej bazie nowych produktów, widzimy, że coraz mocniej rośnie, jest duża dynamika, jeżeli chodzi o claimy czy oświadczenia z typu plant-based, czyli produkty roślinne, roślinna. I to też pokazuje właśnie, że odchodzimy od takiego nadawania granic pomiędzy konsumentami, że to jest tylko produkt wegański. To jest produkt dla wszystkich. Jest po prostu roślinny, który wzbogaca naszą dietę. W sumie pan Konrad też powiedział na początku, że jakby to te potrawy wegańskie, potrawy roślinne trochę wyszły z takiego ogródka obciachu, takiego wstydu. Dzisiaj się stały normalne, powszechne, nie budzą już aż takiego zdziwienia, ale wierzcie mi, ja też sporo jeżdżę, sporo badam. Jeszcze mamy trochę rewirów w Polsce, gdzie no jednak zdrowy jest schabowy, bo jest po prostu zdrowy, tak? Bo jest świeży, bo dziecko zjadło do końca. I to w opowieściach tych mam się cały czas przewija i pojawia. I to, że gdzieś to halloumi znajdziemy na półce dużego sprzedawcy, no to na tym grillu on później się znajdzie, to ciągle jeszcze w niektórych grupach jest oczywiście początek. Ja dzisiaj mamy ostatnie 6 minut naszego spotkania. Chciałbym was poprosić, chciałbym, żeby to nasze spotkanie miało jakiś bardzo wymierny efekt. Ja spróbuję z niego też napisać krótką taką informację. Chciałbym, żebyśmy spróbowali wspólnie razem zastanowić się nad tym, jak moglibyśmy strategie, na których nam tutaj w sumie wszystkim zależy, moglibyśmy komunikować i do kogo? Jak uważacie, który z tych podmiotów wymaga w tej chwili takiego mocniejszego się zaopiekowania? Gdzie, jeśli mielibyśmy budżet na lobbystów czy na PR-owców, to gdzie byście tutaj przyłożyli ten budżet? To jest jedna rzecz, a druga, jak byście próbowali komunikować się od jakiejś grupy docelowej byście zaczęli. Jak to widzicie? Czas start, kto ma pierwszą ochotę? Każdy z nas po 2 minuty. Każdy z was. Okay, to ja może zacznę, jeśli mogę. Proszę. Z mojej strony wydaje mi się, że brakuje takich narzędzi, dzięki którym konsument mógłby rozróżnić te produkty na półce, które faktycznie są produktami, które są zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju, bo mamy w tym momencie listek Organic Food, który znaczy coś, ale też myślę, że konsumenci do końca nie wiedzą, co tak naprawdę za nim stoi.
Zmartwię cię jeszcze jedną rzeczą. Niestety oni nie rozróżniają tej symboliki. Ja jestem po zrealizowaniu dwóch naprawdę dużych projektów i to, czy to jest to fair trade'owe, czy to jakimkolwiek innym znakiem jest opatrzone, po prostu konsument tego najzwyczajniej w świecie nie rozróżnia. Proszę bardzo, panie komisarzu. Dokładnie, zdecydowanie, szczególnie kiedy ma faktycznie zapłacić więcej za ten produkt, bo w tym momencie litr mleka niezwierzęcego to jest ponad 8 zł, a litr zwykłego poniżej 3. Więc jeśli nie rozumiem tego znaku, no to jest problem, a już rozróżnienie w ogóle takich produktów, które są zrównoważone, które nie emitują tlenku węgla, to są bezemisyjne. No, tego w ogóle nie jesteśmy w stanie rozróżnić. Czyli trawestują znaną reklamę nam, skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać? I ten konsument niestety po prostu nie jest w stanie. Oczywiście wiemy też z wszystkich badań, które wspólnie tutaj są prowadzone, że konsument jest w stanie trochę przepłacić, dopłacić, nadpłacić, ale on musi mieć bardzo jasną, prostą wskazówkę. Także bardzo dziękuję, panie Honoracie. Dam teraz czas pani Honoracie, ale będzie pewna trudność. To nie będzie swobodna wypowiedź, bo już jest prośba po prostu od naszych widzów, a widzów, tak jak i konsumentów, musimy bardzo szanować. Czy z pani i państwa obserwacji, tu jest pytanie konkretnie do pani Honoraty, firmy bardziej czekają na wprowadzenie nowego Zielonego Ładu, czy już niezależnie od ustawodawstwa zmierzają w kierunku tego, co jest napisane w unijnej strategii, bo taka jest po prostu potrzeba konsumenta. Czy to konsument wymusił i tak troszkę tknął, żeby szybciej działać. Jak pani to czuje ze swojej perspektywy? Z naszej perspektywy na pewno zawsze istnieje duża proaktywność ze strony branży i oprócz legislacji, które nas dotyczą, ten temat środowiskowy był już mocno na radarze głównych graczy. Także to się dzieje i to jest naprawdę chwała dla tych graczy, którzy w to inwestują i dużo tutaj się dzieje decyzji, które mają ułatwiać wybór konsumentom. Na przykład marki takie jak Garden Gourmet od Nestle już obiecuje, że do końca 2022 roku oni będą neutralni klimatycznie. A myśląc jeszcze nawiązując do komunikacji, to tylko dwa słowa. Na pewno musi to być wszystko mierzalne i transparentne, czyli tutaj jest duże pole do popisu dla wszystkich takich wizualnych reprezentacji. I dla mnie takim dobrym przykładem jest kooperacja pomiędzy siecią Vegans na rynku niemieckim i Instytutu Eternity. Oni na swoich produktach mają wizualne reprezentacje, ile dany produkt generuje emisji dwutlenku węgla, ile zużył wody i jak bardzo jest dobry czy dba o dobrostan zwierząt. To już tylko powiem w imieniu konsumentów, że dobrze by było, żeby wszystko to miało bardzo czytelne, jasne piktogramy, tak, żeby mamy to było bardzo... Bardzo, no właśnie, mamy bardzo mało czasu i potrzebujemy wskazówek i między innymi tak duża odpowiedzialność ciąży na takich sieciach jak Carrefour, tak? Jeśli ja dostanę półkę wyraźnie oznaczoną, to ja rozumiem, że ktoś wykonał za mnie tę pracę. To, że firmy wyprzedzają, to nawet widać w nazwie stanowiska pani Barbary Kowalskiej, która z tego co widziałem ma funkcję dyrektora do spraw jakości i zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że to jest gdzieś przedmiotem troski. Pani Barbaro, mamy pytanie od naszego widza, więc nie możemy ominąć, bardzo ładnie sformułowane. Czy przeciętny nomen omen Kowalski, polski producent jest gotowy, polski konsument jest gotowy, żeby zapłacić więcej za produkty zrównoważonego rolnictwa, w szczególności konsument w mniejszych miastach? Jak to widzicie z waszej perspektywy? I czy w Polsce rzeczywiście już jest wystarczająca podaż produktów bio? Tak jak mówimy, mamy mleka nieodzwierzęcego 8%, czy już to przekracza pewną masę krytyczną, że po prostu wam się zaczyna to najzwyczajniej w świecie opłacać? Więc wydaje mi się, że sytuacja, jeżeli chodzi o tą decyzyjność klienta, jest w fazie ewolucji. Nie można jeszcze na dzień dzisiejszy jednak powiedzieć, że decydującym argumentem dla zakupu produktu będzie jego zrównoważoność, że tak powiem. Także cena w dużej mierze jest jednak elementem decydującym. I oczywiście tutaj można by powiedzieć, że są różne typy klientów, nie można tego ogólniać. Mamy tych klientów, którzy faktycznie będą sięgać po te produkty, które mają jakieś znamiona społecznej odpowiedzialności, zdrowia i ochrony środowiska i tak dalej. I są to klienci, którzy są wrażliwi, sięgają po tego rodzaju produkty.
jednak będą cały czas silni klienci, którzy pomimo nawet, że deklarują zainteresowanie i wsparcie dla takich produktów, w takiej fazie końcowej będą kierować się ceną. Także na dzień dzisiejszy jest to takie bardzo szerokie spektrum, ale ono bardzo się zmienia i zmienia się mimo wszystko w kierunku takim, że coraz więcej klientów staje się coraz bardziej odpowiedzialnych, coraz więcej klientów szuka produktów, które pochodzą ze zrównoważonych źródeł, które czyli, mają... Czyli jeszcze raz trzeba, tak naprawdę puentując, wrócić trochę do konsumenta, zrobić segmentację i jeszcze póki co strategie powinny być zróżnicowane do tych konsumentów. Tam, gdzie czujemy pewną podatność... Tak się w rzeczywistości dzieje. Także tak się w rzeczywistości pani, dzieje. Pani Basiu, bardzo dziękuję za tę wypowiedź. I mamy jeszcze jedno pytanie, no bo nie możemy pana Konrada zostawić bez dedykowanego pytania od naszych uczestników online. Pytanie jest dosyć trudne. Jak Nowy Zielony Ład wpłynie na handel detaliczny w Polsce, pana zdaniem? Które typy sklepów zyskają, a które stracą? Czy już dziś można spróbować się pokusić o odpowiedź? Na pewno wiele już podmiotów detalicznych wykonało jakąś pracę, więc wiadomo, że bardziej predysponowani będą ci, którzy już w oczach konsumentów są sieciami, są producentami, którzy dostarczają takie wartości jak zrównoważony rozwój. Jak myślimy o przyszłości polskiego handlu, nie możemy też zapomnieć o internecie, o zakupach w internecie, które rosną. Tam poszukiwanie tej informacji jest jeszcze łatwiejsze, docieranie do konsumenta poprzez opisy produktów, poprzez filmy, wideo, łączenie tego z informacjami social media. To jest na pewno przyszłość i coś, co ułatwia konsumentowi wybieranie produktu i świadome. Kończąc tak żartobliwie, chciałbym jeszcze zapytać, czy żartobliwie kończąc, czy zielony kolor w logotypie na pewno nie zaszkodzi, prawda? Można by tak rzec na koniec. Słuchajcie, przemiło się z wami rozmawiać. Jakby dali nam godzinę, to pewnie byśmy też dali radę, ale wybaczcie, ja w tym momencie muszę zrobić przecinek, powiedzieć te 6 słów, które sobie zapisałem i patrzę na was. Jeśli zauważę, że coś nie tak, to może nie będę tego dalej promował. Uważam w pierwszej kolejności, że patrząc na polskiego konsumenta, musimy się bardzo mocno zastanowić, czy to nie jest tak, że on jeszcze jest bardzo ekonomiczny, w znaczeniu oszczędny i że musimy bardzo rozsądnie i rozważnie przyglądać się cenom, jeśli chcemy mówić generalnie o Zielonym Ładzie. I to może być jedna z największych, jeśli chodzi o Polskę, barier wprowadzenia, na pewno determinująca. Jeśli chcemy się komunikować do tego konsumenta, musimy znaleźć, na każdego z nas jest jakiś sposób, tak? Znaleźć to coś, ten insight, który być może będzie kluczowy. Z naszej rozmowy dzisiejszej ja czuję, że tym insightem mogłoby być zdrowie. Jeśli podeszlibyśmy tak profesjonalnie, rzeczowo, ale uczciwie wobec tego konsumenta i spróbowali mu opowiedzieć, że wejdź na tę ścieżkę Zielonego Ładu, oczywiście będzie to pewnie długotrwałe, ale patrz przez pryzmat swojego zdrowia, to może to być próba jakaś skuteczna. Cały czas podkreślaliśmy w rozmowie, że mimo wszystko ta świadomość nie jest jeszcze zbyt duża i wydaje się, że warto podjąć kroki, które by zwiększyły komunikację. Jeszcze troszeczkę mówiliśmy o roli różnych podmiotów. Wydaje się, co ciekawe, jest bardzo duża rola regulatora, być może rządu, ustawodawstwa, adaptacji tych dokumentów, szczególnie unijnych, na ten nasz krajowy rynek, żeby one nie były oczywiście jakąś karą, ale swoistą zachętą. I rzeczywiście dla mnie osobiście tutaj największy wniosek to jest to, że musimy więcej czasu poświęcić na kwestię prostej, jasnej, skutecznej komunikacji do konsumenta ostatecznego. Ostatnio mam czystą kartkę, niech każdy z was pomyśli, dopowie sobie coś, co tutaj usłyszał. Jeśli ma szansę, to poproszę, wpiszcie tutaj, jeśli macie taką możliwość online. I bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję rozmówcom za udział. Pani Honorata Jarocka, mieliśmy panią Barbarę Kowalską i Konrada Wacławika, firmy analityczne Nielsen, Mintel i Carrefour, znany nam wszystkim. Pięknie dziękuję, do zobaczenia, kłaniam się.